Witajcie cieplutko. Dzisiaj Monika piecze. Zapraszam Was serdecznie. Co prawda, że to ciasto wyląduje do piekarnika na 40 minut, więc będzie taki shortcik. Pod tym shortem będzie link i tam będą wszystkie składniki. Oczywiście mile widziane substrykcje. Please subscribe my channel if you like. Every ingredients will be below my video. Więc moi kochani, życzę też Wam dobrego wieczorka. Będziemy dzisiaj robić ciasto takie z orzechami włoskimi. Przygotujcie sobie, ja mam bardzo dużo przepisów, więc przygotujcie sobie 4 jajka, do tego 3 łyżki kakała, 200 g orzechów włoskich. Ja już mam zmielonych, czyli tak, taka mi się daje duża paczka orzechów włoskich. Około 5 łyżek cukru trzcinowego, ale może być biały, ważne, żeby był drobny. A także przygotujcie sobie jeszcze masełko i taką tortownicę. Ja akurat mam aż taką tortownicę, taką foremkę w sumie. Więc masełkiem sobie wysmarujcie tortownicę albo taką małą blaszkę i połóżcie papierem do pieczenia. Moi kochani, teraz po kolei. Ja już kilka czynności po prostu musiałam zrobić ze względu na to, że wróciłam z pracy i trzeba mu jakoś to wszystko poogarniać, więc przyspieszyłam troszkę cykl robienia wszystkiego. Moi kochani, zaczynacie od nastawiania piekarnika na 180 stopni góra i dół, bez termoobiegu. Tak to wygląda. Następnie, kiedy piekarnik już ogólnie się nagrzewa, no już się nagrzewa, zmiksujcie sobie orzechy. Ja mam taki malakser, kosztował 25 funtów, jest super, można w nim miksować orzechy, można w nim miksować płatki owsiane, warzywa, więc też super sprawa na sałatkę właśnie owocową lub warzywną. Jak chcecie jakąś sałatkę zrobić, róweczkę, to są bardzo ostre noże. Jak wcześniej myślałam, o nie, te noże nie są ostre, no jak żyleta, jak brzytwa. Więc orzechy sobie zmiksujcie na drobny pył. I teraz tak, moi kochani. Jak widzicie, ja już sobie oddzieliłam żółtka od białek. Białka mam schowane w lodówce, więc tak. Oddzielamy żółtka od białek. Białka sobie ubicie z 3 łyżkami cukru na puszystą masę i schówcie do lodówki. Następnie żółtka utrzycie sobie z cukrem. Zmęczona jestem i dlatego, wiecie jak to po pracy, na puszystą masę, taką jasną masę. I teraz do masy żółtek wsypujemy zmiksowane orzechy. Jedźcie dużo orzechów włoskich. Ja nie wiem, czy lubicie orzechy włoskie, bo u mnie jest tak, że Krzysiu nie lubi orzechów włoskich. Damianek też nie za bardzo. Kuba też w ogóle nie zje. Ja zjem, ale ze względu właśnie, że mam troszeczkę dziur w zębach jeszcze do leczenia. No niestety, no nie jest to takie łatwe, żeby sobie tak, wiecie, zjeść. Więc to jest naprawdę mega pomysł właśnie z przemytem orzechów w drobnej postaci. Sobie właśnie, a przepięknie w ogóle pachną orzechy. I pamiętajcie, żebyście jedli orzechy włoskie, bo one są najlepszymi orzechami na świecie, jeżeli chodzi o omega 3, żelazo, fosfor, wapń. Wzmacniają odporność, więc warto jeść orzechy włoskie. Jeżeli nie lubicie, albo mówię, macie problem z zębami, to możecie sobie właśnie w takiej postaci ten orzechowiec podać. I to sobie właśnie mieszamy i dodajemy kakała. To jest bardzo szybki przepis i powiem Wam szczerze, że mega smacznie. Mega smacznie, no i mega zdrowo. No, mamy tutaj orzechy, no to już jest skarbnica zdrowia. Teraz sobie wezmę tak. No i zobaczycie. Ja użyłam takie kakao z firmy Great Tates. Bardzo dobre, jak to sobie polecam. O kurczę, odwrotną stroną wziąłam. I supiemy sobie takie. Ja tutaj wziąłam takie pełne 2 łyżki. Czyli 3 łyżki takie. Wiecie, żeby też to nie było zbyt gorzkie. 3 łyżki. I mieszamy sobie. I to będzie naprawdę mega smaczne. No i tak jak Wam mówiłam, mega zdrowe. Ja Wam w szorcie wszystko podam, więc nie martwcie się. Mieszamy sobie to wszystko.
Wiadomo, że tak jest bardzo, bardzo, bardzo gęste. No i teraz, moi kochani, dodajemy też białeczka. Więc ja już mam białka ubite. Wyciągamy. One mogą być, po prostu mówię, o, ta-dan! Na sztywną pianę dodajemy i mieszamy sobie z tą masą. To wszystko sobie mieszamy. Mówię, szorcik będzie. Jak mówię, macie tortownicę, to wlejcie sobie do tortownicy. Ja akurat nie mam, w związku z tym no do takiej foremeczki mam nadzieję, że mi się mieści, ale powinno. Naprawdę jest smaczne. Zróbcie sobie, dzieciaczkom dajcie, zamiast, mówię, wiecie, takich tych żelek, czy takich innych słodyczy, to też jest niedrogi przepis. Piszcie w ogóle, w jakiej cenie są orzechy włoskie. Ja kupiłam takie organiczne orzechy włoskie. To prawda, że nie kosztują małe, bo 100 gram kosztuje 2,90 zł. Więc takie dwie paczki musiałam kupić. No ale macie w sumie tutaj za, no i jeszcze jajka, no dajmy, że na około 8 funtów. I macie gotowy, pyszny orzechowiec na 2 dni. I teraz to sobie wszystko mieszamy delikatnie, bo wiecie, białeczka są. I będziemy wstawiać sobie. Ja więcej, mówię, kakao nie daję, ponieważ są tu 3 łyżki. Więc w zupełności starczy. Jeżeli ktoś lubi więcej cukru, może dać więcej cukru. Ja po prostu dodaję tyle, ponieważ wszędzie jest cukier. Więc już nie kombinowałam. I ok. I sobie to wszystko teraz wylejemy do foremeczki. Ewentualnie możecie sobie, ja mam w sumie pomysł, jeżeli zaraz zobaczę smakowo, czy on jest, będzie słodki. Będzie słodki. Więc naprawdę starczy. Ale możecie sobie polać, jeżeli będziecie chcieli, czekoladą mleczną. Zrobimy z taką polewę i polejemy. Ok. I teraz sobie to tutaj wylewamy. No niczym jak murzynek. Przypomina murzynka. Wylewamy to sobie. Wszystko. Sześciutko, więc tak. Wszystko sobie wylewamy. Całe ciacho. Naprawdę przypomina, powiem Wam szczerze, murzynka. Całe sobie tutaj przelewamy, bez żadnych proszków do pieczenia, bez żadnych ulepszaczy. I będziemy wciamać. Mówię, można sobie polewę czekoladową zrobić. Nie wiem, czy ja to będę robiła, ewentualnie no, troszeczkę może zrobię polewy z mlecznej czekolady i poleję. No i wędruję to do piekarnika na 40 minut. Więc moi kochani, spotkamy się później. Ciało idzie do piekarnika. Cyk. Cyk. Ale gorąco, wiecie, wymieniali mi ostatnio grzałkę, więc mam nadzieję, że będzie rewelacja. Chcieli mi, na drot nie chciał mi wymienić piekarnika, więc mam nadzieję, że grzałkę, którą wymienili spod spodu, zacznie działać i stanie się cud i wyrośnie pyszne ciacho. I wstawiamy sobie, mówię, na 40 minut bez funkcji termoobiegu, więc zapraszam Was później. W szorcie, mówię, będzie wszystko podane. Będzie, mówię, krótki szorcik, tak jak Wam mówiłam na początku, więc trzymajcie się ciepło, z Panem Bogiem i łapcie w górę i piszcie. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.